jakiej przedstawiciela mamy przed sobą. Nie powinniśmy oczekiwać, że będzie nam przedstawiał jakieś obrazy, jakieś motywy takie czytelne, oto jest to krotka. Tylko raczej to jest wizja, dynamiczna wizja i pewna koncepcja czysto intelektualna, pojęciowa. Stąd to poczucie większej komplikacji, no i to chyba dobrze. Oczywiście, że mody ewoluują, zmieniają się, czasami to jest jakaś spirala, rozwój po spirali. I mogą przyjść momenty, kiedy, jak to studentki mówią, wiersz jest prosty, a prowadząca zajęcia doktorantka mówi, że jednak to jest zbyt proste określenie, że trzeba unikać takich kolokwialnych określeń, co to jest ten prosty wiersz. Więc te tak zwane proste wiersze, one nam się gdzieś na przełomie lat 80., 90. dały, bo może już zanadto komplikowano. Na pewno orientacja poetycka hybrydy niesamowicie komplikowała. I są takie fale, przypływy, odpływy tych intelektualnych aspiracji poezji. Niemniej tutaj mamy do czynienia z tym konsekwentnym rozwojem poezji filozoficznej, tak najprościej bym powiedziała. No, bardzo dziękuję za takie świetne i głębokie przedstawienie mojego poetyckiego wizerunku. Zawsze jestem wdzięczny pani profesor, że tak głęboko sięga, gdzie w zasadzie rozum nie sięga. Także jestem bardzo wdzięczny za to. Jestem również wdzięczny jako czarny koń poezji polskiej. To znaczy, mam od pewnego czasu taką świadomość, to noszę w sobie, ale postanowiłem już, bo zbliżam się do wieku sędziwego, postanowiłem to ujawnić. To znaczy, czuję się czarnym koniem poezji polskiej i czekam na ten błysk, to znaczy na błysk opinii publicznej czy błysk krytyków, bo na przykład w latach 70. pewien krytyk Piotr K. powiedział, ilustrując swoją książkę moim tytułem Sezonowa obniżka bycia, że zwolniakiem nie można się nudzić. To znaczy, nie dlatego, żeby on widział we mnie lwa salonowego, duszę towarzystwa, tylko że mój język nie jest nudny, prawda? Nie jest monotonny. No i właśnie takie zdanie wypowiedział. No, postawił na dobrego konia, tak samo Muza Jagoda postawiła na dobrego konia poezji polskiej, prawda? Także mam świadomość bycia tym czarnym koniem i niekiedy czuję, że jak gdybym przeobrażał się już w faworyta. Także, że w zasadzie, gdyby się zdarzy jakieś arcydzieło, a to nie zdarza się tak rzadko u dobrych artystów, to mam świadomość, że jestem faworytem, tylko świat jeszcze o tym nie wie, prawda? Może jestem jedynym człowiekiem na świecie, który o tym wie. No właśnie, to tak chciałem trochę też sprowokować tutaj wielkiego artystę Andrzeja Kadirera. Czy ty miałeś kiedyś świadomość bycia czarnym koniem, prawda, w swojej dziedzinie plastycznej? Czy zawsze już byłeś faworytem, prawda? Także. W momencie kreacji artysta ma pewną świadomość, że to, co robi, ma pewną wartość i jakość. I w tym sensie myślę, że doświadcza tego artysta w momencie kreacji, ale w związku z tym, że ja mam poczucie ciągłego niezadowolenia pewnej jakby formy poczucia poszukiwania, w związku z tym przechodząc do kolejnej formy działania, jak gdyby ulegam transformacji i następuje jakby taki pewien dystans. Ale wydaje mi się, że są takie momenty u artystów, kiedy ma się to poczucie, że to jest właśnie to, do czego zmierzamy i to jest właśnie to. Jest to takie poczucie jedności z absolutem, poczucie jedności z Bogiem. Tak. Poczucie, że to jest właśnie ta energia, która została przez emocje, przez określony stan wykrzesana ze świadomości artysty, z jego doświadczenia. I w tym sensie myślę, że to jest taka sinusoida, to znaczy z jednej strony mamy poczucie satysfakcji, a z drugiej strony to ciągłe poczucie, że możemy stworzyć coś innego, jakąś inną jakość i wartość. I to jest energia napędzająca twórcę do kreacji.
No, dzięki za to wyjaśnienie. Także, że przy okazji zrobimy sobie zdjęcie. Może ja będę je demonstrował jako konie artyzmu polskiego, czy w tym sensie. W każdym razie trzeba podkreślać swoje iluminacje wewnętrzne. Znaczy, bo jak coś się w artyście dzieje, to nie dzieje się na próżno. To znaczy, ktoś nas do tego jak gdyby popycha, zmusza. Stymuluje. Tak. W niebie podobno jest specjalista od poezji, anioł poezji polskiej. Znaczy tak Jan Kochanowski, nie Jan Kochanowski, tylko Hemar widział w sztuce Jan z Czarnolasu. Tam ukazuje anioła poezji polskiej, który przychodzi do Jana z Czarnolasu i to było po śmierci Urszuli i jest negocjatorem i w zasadzie załatwia sprawę, że Urszula wróci, ale muszą wrócić na swoje miejsce treny o Urszuli. No i właśnie w tym momencie zainteresowany śpiący się budzi z pięknego snu. Także ten czarny koń poezji polskiej będzie mi ciągle chyba towarzyszył. No i znaczy te zbiorki, które wymieniłem i również ten ostatni, no są to biegi, gdzie może z innymi szedłem łeb w łeb. Myślę, że Okoński łeb może nawet wyprzedziłem wszystkich, prawda? I to nie ja jako czarny koń muszę się obawiać faworytów. Niech oni drżą przede mną, prawda? Znaczy taka jest zasada artystyczna. To jest dramatyczne, czy my musimy wszystko odbierać w kategoriach sportowych, bo przecież to jest... No tak, problem, tak, oczywiście. Nie, ja w tej chwili sobie trochę żartuję i dworuję, tak, prawda? Właśnie, ale w każdym razie wynika to również z niedocenienia mnie przez całe wieki, lata, a również z prześladowania w okresie komuny, prawda? No, chciano mnie po prostu... W niebyt przesunąć. W niebyt. Ale też zabić śmiechem, bo to jest delikatna sprawa, to różne pokolenia to chyba rozmaicie odbierają. Czy dyskredytacja, czy to jest objaw swego rodzaju łaski władzy, bo mógł zabić, prawda? Mógł pana skrytobójczo zamordować, a tylko niszczyli panu opinię. Więc to jest takie ambiwalentne, bo oczywiście ta łatka poety nieudanego, no ona oczywiście jakoś tam przylega i to jest społecznie uzasadnione, że tak zazwyczaj człowiek się czuje lepiej, jak o kimś powie źle, bo wydaje mu się, że automatycznie jest mądrzejszy, inteligentniejszy od tego, którego odmówił. No ja sobie tak pomyślałam, no który poeta jest tak wykształcony jak pan? Oczywiście, że tam jakieś przypadki chyba, ale to nie jest takie powszechne. Jakaś wysoka kultura, jakaś erudycja, inwencyjność i to wszystko się nie liczy. Nie przeklinam nadmiernie. Tak. Tylko kłopoty ze zrozumieniem. Ze słownikiem bulgaryzmów, to żarty żartami, ale rzeczywiście no gdzieś ta dyskredytacja cały czas chyba może działać jeszcze. Poza tym to jest taki prosty mechanizm selekcji. Wiadomo, nie możemy mieć 50 najwybitniejszych poetów, więc chętnie się pozbywamy tych konkurentów, których musielibyśmy zapamiętać. To oczywiście czasami humorystycznie brzmi, podsłuchano taką rozmowę albo wymyślono, ale to jest dobrze powiedziane, nawet jeśli nieprawda. Magistrantek. Jedna mówi do drugiej, mój promotor każe czytać swoje książki, a druga to ja mam lepiej, bo mój żadny nie napisał. Dobry jest taki poeta, którego nie trzeba czytać. Nie stwarza jakichś trudności. Czy chciałbym ci wiersz przeczytać może z tego nowego pomiku? To znaczy tutaj sobie wytypowałem dużo, ale może jeszcze coś
teorii rzucili. Z teorii to ja sobie podkreśliłam w tych swoich licznych kryteriach coś takiego, co by było właśnie sięganiem tam, gdzie rozum nie sięga, mianowicie eusynopsja. I to by było kryterium polegające na tym, że możemy stosunkowo łatwo ogarnąć poznawczo całość tekstu. W tej sali mówił kiedyś nauczyciel historii z jednego z dolnośląskich miasteczek, że jego założeniem jest mieścić cały wiersz na jednej stronie, to był Jerzy Wojciechowski. Cały wiersz na jednej stronie. To jest najprostsze zastosowanie tego kryterium, żeby można było chociaż wzrokowo ogarnąć całość. Oczywiście w tym wypadku można też iść dalej, czy jeżeli widzimy, że wiersze są pewnym wyzwaniem. Przede wszystkim tak, to jest kategoria wzniosłości, a wzniosłość może się kojarzyć, może sąsiadować z patosem. I patos mamy zakazany, mamy właśnie groteskę preferować, mamy dekonstruować, mamy szydzić. W momencie, kiedy się pojawia patos, to już tutaj widać, że ktoś się wyłamuje z tego dominującego tonu. Czy zobaczenie wzniosłości, a może patosu, to jest już ten całościowy okrąg, czy jeszcze za mało? Myśli pan o takiej dominancie, że dałoby się ogarnąć ten ton, czy nawet cały dorobek jakąś jedną formułą w tych trzech dwóch? O jednej formule to myślę, o ile chodzi o wybitnych naszych, czyli ludzkich pisarzy, poetów. Takim jednozdaniowym kluczem, na przykład kluczem do Homera jest koń trojański. Koń trojański jest kluczem, bo on rozstrzyga wszystko, to znaczy tam, gdzie jest między dwoma stronami równowaga, to dopuszcza się podstęp, barbarzyństwo nawet. I to jest bardzo charakterystyczny klucz. No i potem już kłopoty samego Odyseusza, który wykombinował, wykreował ten zegarek, prawda? Bo mówiliśmy dzisiaj o zegarku. Następnie kluczem czy wytrychem do Szekspira jest być albo nie być. To jest potężne zdanie, które rozważa, czy lepiej być szlachetnym, czy lepiej być walecznym. Czy szlachetniejszą rzeczą jest przyjąć postawę niewolnika, czy też stawiwszy czoła morzu nędzy przez opór zwalczyć ten przypadek. Następnie opuściłem Dantego. U Dantego jednym zdaniem charakterystyka całej twórczości to jest właśnie ten jego cytat, to jego motto: porzućcie wszelką nadzieję, którzy przechodzicie przez tą bramę, porzucić wszelką nadzieję. No i jest mój ulubiony poeta, szczególnie za lubię Jasia von Goethe, za obyczajowość. To znaczy on jako 70-latek, tutaj większość z nas to 70-latkowie, miał taki kaprys, że chciał pojąć za żonę 17-letnią dziewczynę. No i sprawa była blisko rozwikłania, bo popierający go król Karol Gustaw, książę Karol Gustaw Weimarski, bardzo się w tą sprawę zaangażował i już prawie finalizowano rzecz. No ale niestety rzecz nie doszła do skutku i musiał zrezygnować. Znaczy ten władca, który chciał to, co miał, brał wszystko jak gdyby z buta, z drogi,
tutaj musiał się jednak uznać za pokonanego, pokonanego własną bronią. No i właśnie kluczem literackim do całej postawy i całej rzeczywistości pisarskiej Goethego jest zdanie: chwilotrwaj, jesteś piękna. Chwilotrwaj, jesteś piękna. No inni poeci, może nie tak wysoko usytuowani, też mają swoje piękne klucze. Na przykład Czechow ma taki wytrych: wszyscyśmy darmo zjadę u Pana Boga. To mi się bardzo podoba. Mickiewicz: jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. No, tutaj jako czarny koń też bym coś dodał. Siła wiersza Goethego cała mieści się między słowami. Instrumentacja zdania jest tego rodzaju, że słowo, nie zatracając swojej funkcji znaczeniowej, staje się jednak poza słowem, czymś, co jest odpowiednikiem westchnienia, zatrzymania oddechu. To jest chyba właśnie to. Dobrze byłoby, żeby Pan napisał taką książkę, może, a chociaż jakiś jeden esej o tych kluczach do poszczególnych wierszy. No trzeba zacząć od małego, od artykułów, prawda? Książkę to jakaś podpórka by się przydała. Heniu, cyklicznie eseje i powstanie książka. No tak. A nikt tak pięknie nie umie interpretować sztuki jak ty. Można kilka esejów, znaczy złożyć książkę, tak, oczywiście. Kilkanaście. Tak, Wagrania słowa Parandowskiego. No właśnie, tak. Jeszcze takie słowo, które chciałem dodać do czarnego konia, słowo wytrych, które dopiero wchodzi gdzieś tu, gdzieś tam. Wiewem pamięci pięknieją słowa. Wiewem pamięci pięknieją słowa. To znaczy, jest to taka myśl, wokół której chodzę. To znaczy, pamięć tych, którzy polegli w słusznej sprawie, i piękne słowa, które im poświęcamy za ich heroizm, za ich bohaterskie czyny. No mam jeszcze tutaj szerokie plany na to spotkanie, bo chciałem kilka aforyzmów przeczytać, bo wracam z Krakowa z muzą. Wróciliśmy po sukcesie. Była tam impreza, która się nazywała Biesiadą aforystów, i prowadził ją prezes Stowarzyszenia Siwobrodych Poetów, pan Mieczysław. No i właśnie tak chociaż kilka aforyzmów. Za kulisami życia kula ziemska staje się kropką nad i w wyrazie miłość. Nigdy nie rozstawaj się z duszą, z ciałem jedynie w ostateczności. Sfora polityczna ujada narodowi rację za wykopanie kadencji przy żłobie. Licz na moje oddanie. Dawno oddałem wszystko, teraz rozdaję to, czego nie posiadam. Im więcej dziecka w człowieku, tym więcej pokoju posiada ludzkość. Ciemnowidzącej jednostce siedzącej w ciemnych dziurach zajaśniało od cień lecącym do światła. Krótkie myśli, długie życie. Przesypiamy to, nad czym powinniśmy czuwać.
czuwamy nad tym, co wypada przespać. Prawdziwie dzielni jedynie w niedzielę stają się niedzielni. Serce nigdy nie upada tak nisko, by nie potrafiło poderwać się do miłości. Moje nic jest coś warte, wasze wszystko to nic. No to tak dla podreperowania wizerunku spotkaniowego, a teraz zabiorę się już do czytania wierszy z najnowszego tomiku. O jakim tytule? Tytuł jest Żniwo krwi się żniwo krwi. Tak. Z charakterystycznym zdjęciem, to wykonanym przez Kasię Kuzborską. Aha. Tak. W 2003 chyba. Tak. Ten wiersz już czytałem, czyli wykonam tylko skrót tego wiersza. Boskie miasto WW, nasze miasto literalne W, miłowane od A do Z, z arkadami pełnymi młodzieńczych marzeń, z kosturami starców wygrażających wandalom. Nasz byt staje miastem noszonym na noszach, miastem sanitariuszek pod gradami kul, udzielających pomocy szarym szeregom, miastem kapłanów kasujących konania, ostatnim namaszczeniem, miastem dzieci łączników między wolnością a niewolą, wybornego celu dla szwabskich kanali. Czarnymi kanałami germańskiego ludobójstwa wychodzi na światło Bożej łaski do wyklętej bolszewizmem wolności. I tutaj mam wszystko ładnie zaznaczone, także proszę się nie niecierpliwić, bo wszystko jest zgodnie z planem. Wiersz o światy. Świat wierszuje wierszumem. Pod Bożymi powiekami nikt nie wysunie nic naprzeciw. Powiew podziw artystów wcielonych z urzędu w korpusy mundurowe. Świat zawrzałem za wszczeliną w pasach szachida, w swoistych niecnotach nicości. Byt zawrzał, zawrzałem, zapchnił się strzałami łamignatów. Nie pożyjemy pod lipą czarnoleską dłużej niż sądziwą wierzchlaski. Oddział stulatków czeka na wierszumach, na próbne przeloty do rajów wytkanych z uśmiechów wszystkich świętych, gdzie gwiazdoświaty niosą pieluchy z kolebki na zmianę w sauny pojawne w godzinie równowagi między nicościami. Dobre światło dzisiaj jest, bo ja czytam w ciemnych okularach, nie powinienem czytać. Powinienem założyć sobie jasne, ale nie dopatrzę. Oszał. Na szali szaleństwa powaga. Z jednej strony życie właściwe, z drugiej marnina. Z jedniny ludożercze, pospolity ludożer wężowych pasów szachida przeciw wieczninom. Z jednej strony to w jednotach, z drugiej tamto w tamtotach, w tamburynach, tarabanach, tarabarankach bożych. Komu wierzyć, czym wierzgać przeciw ościeniowi? Wieże Babel opasane pasami szachida, do kogo modły o poranku, do kogo podwieczorny słów? Miecze i bomby matki jako podręczniki, rakiety rozedrgane rykiem celów, nie saniem z mlekiem matki. Zjawiny boskości, gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie przepadła Europa. Komisarskie klepanie po twarzy, wręcz uderzenia z liścia.
nie stworzą raju na ziemi. Świadczą o tym ryje wyciągane z kątów. Zamiast czystej wody czyste szaleństwo pomyje na pysk. Tu jest taki wiersz z rajów, który pominę, bo dużo mówiłem o tych wybitnych przedstawicielach sztuki słowa, od Homera do Goethego. Jedziemy dalej. Przewracanie kartek to jest poważna sprawa. Okruszymy. Paralela do wierszu światów. Świat wierszuje wierszumem. Pod powiekami nikt nie wysuwa naprzeciw nic. Powiem, powiewem, podziwem wcielonych w korpusy. Zawrzałem niecnotami nicości. Pasów szachida. Zawszyłami wybuchów, zapchlonymi strzałami malignatów. Nie pożyjemy pod lipą czarnolaską dłużej niż sędziwoj wierzch laski. Uzbrojony po bezzębie. Oddział stulatków czeka na próbny lot do rajów, uszytych z odrzutów. Świętej materii, w błysku uśmiechu wszystkich świętych, gdzie wierszoświaty niczym pieluchy z kołyski na zmianę w całuny pojawne, w godzinie równowagi między duchem a materią. My vivo. Barbarzyńcy rosną trującymi grzybami po krwi deszczu. Operator nie zasypia? Nie, to ja może na wszelki wypadek dobudzę taką pochwałą według kryterium znaczeniowa kontrastowość. Tak tu szczególnych sformułowań, jak również całego tekstu literackiego. I tutaj ta kontrastowość jest rzeczywiście obecna. Między duchem a materią na przykład, czy te dwie nicości, prawda? Ta mówiącego, która jest coś warta i ta, która kryje się za tym wszystko ludzi pospolitych. Tak. Niedawno mówiliśmy o prześladowaniu czarnego konia. Tutaj na miejscu będzie wspomnieć o książce pani profesor Osaczeni na piętnowaniu. Tak, to nie jest moja książka, to jest autorką trzech rozdziałów, ale autorów jest więcej. Tak. To jest praca zbiorowa, ale tam jest rozdział właśnie poświęcony Marianie Bocian i mnie. No i właśnie w słowie wstępnym występuje również moje nazwisko czarnokońskie i z tych ludzi prześladowanych ja jestem jedyny, który ocalał jeszcze, prawda? Czyli muszę mieć jakieś może dobre fluidy albo dobrą opiekę anioła w języku polskim i muzyki. Ja się myślałam o takim okropnym zapracowaniu pani Bocian właściwie, takim zamęczeniu. Ostatnio jak tam próbowałam coś opowiadać studentom dziennikarstwa o poetkach kraju, to mówiłam o tej takiej sytuacji troszkę jak w starożytnej Grecji, że część roku spędza się jak gdyby w Hadesie, w bardzo ciężkich pracach fizycznych i w trudnych warunkach bytowych po prostu. Ona bardzo poważnie podchodziła do wszystkiego i w zasadzie z pozycji arbitra, to znaczy jest jeden arbiter na świecie, ma na imię Marianna B. No i w zasadzie sprzeciwić się jej było bardzo niebezpiecznie, bo można było wiąchą dostać, prawda? Taka już starsza pani dostała wiąchą, bo nie podobało się Mariannie, że coś za płytko ujęła tam sprawę kapliczek, miejsc maryjnych w Polsce, po których ta osoba peregrynowała. No i właśnie tutaj był konflikt polegający na tym, że ta osoba, z którą Marianna była została mianowana per pani, prawda? Także konflikt był bardzo, bardzo łatwy, bo z arbitrem nie wygrywa się w zasadzie, bo jest numer jeden i nie ma racji, prawda?
Ja ma nie bardzo dużo zawdzięcza, bo ona jeden z ostatnich swoich esejów poświęciła mojej twórczości i tam trafnie ujęła moją walkę w zasadzie o przetrwanie, bo w komunie, prawda, przetrwać poecie, który nie ma jakiegoś wsparcia politycznego, czy nawet społecznego, było bardzo, bardzo trudno. Patrzy na nas pani Marianna Bocian z okna kamienicy na rogu Hercena i Podwala. Tak się złożyło, że właśnie o niej myślałam jadąc autobusem i nagle spogląda na mnie ze ściany. Miasto zrobiło trochę takich murarzy z moimi artystami. I to właśnie jest o tyle sensowne w tym miejscu, że w pobliżu znajduje się oddział biblioteki publicznej, filia biblioteki publicznej, a przecież w bibliotece też jakiś czas pracowała. Także, że no, przypomina się o nich w taki niekonwencjonalny sposób, a myślę, że bardzo skuteczny, bo to jest najprostsze, żeby zainteresować, a kto to jest i potem sięgnąć po książkę. Zrobiliśmy tutaj dygresję, więc rozpocznę ten wiersz od początku, bo nie wiadomo, gdzie skończyłem. To znaczy, ja niby wiem, ale zgrabnie jest od początku zaczynać, bo to czas leci i tak dalej. Spoistość przedmiotu, kryterium. Tak. Barbarzyńcy rosną trującymi grzebami po krwi deszczu. Germanie, tak jak krońcami, kopią doły. Pod obozy koncentracyjne z komorami gazownicości. Bolszewicy mordują na potęgę, zarówno białych, jak i czerwonych. Na Wielkorusi bandzior na bandziorze i bandziorem poganiacz. Nie zapomnij Katyniu, Miednoje, Smoleńsku. Oby Bóg nie zapomniał o tobie. Wraca pamięć ku szynem husarskim. To było wojsko, Husaria Polska. Ojczyźniwnie. Zbudź się ojczyzną na wielką chwałę, wrogowie w rozsypce, taczanki gubią koła, cud nad Wisłą tuż, tuż. Zbudź się ojczyzną, ojców i dziadów, zasybiżonych w pogardzie, zatopionych we krwi błotnej. Powstań z wiktorii na ojczyźniwą. Bolszewia przepędzona spod stolicy, im pomór, nam cud. Po trupie Polski kacapskie trepy nie będą stąpać. Zbudź się ojczyzno, ojczyźniwnie. Wysłuchaj jęków pokoleń, przeanielonych hymnem. Jeszcze Polska nie umarła, Bogu oddana na przechowanie. Wywidzenie. Żniwo krwi wiąza dłami kosienilowa czerwień. Wychodzimy na zielone pola ciemnych dolin. Zła się nie ulekniemy, bo ty jesteś z nami. Torba i kij do wywidzenia wieczności. Żniwo krwi się żniwo krwi na boskich polach. Na liniach frontu, wśród dymiących okopów. Brat zabija brata, śmierć zbratana na pochybel światu. Wszyscy oddają ostatnie oddechy na przeniewolenie Polaków po żniwo niewoli.